I to tyle, jeśli mają Państwo jakieś pytania. Oczywiście. Proszę Pani, kiedy mówiła Pani o regulaminie, nie słyszałem żadnej poprawki, która mogłaby uniemożliwić dojście do takiej sytuacji, jaka była w tym roku. To zamieszanie wokół premiery Trash Story. Jakie jest Pani zdanie na temat tego zamieszania? Z czego ono wynikło i kto poniósł winę w tej sytuacji? I czy takie sytuacje są możliwe w przyszłości? Ja myślę, że w tym roku mieliśmy o tyle niewygodną sytuację, że nastąpiła zmiana dyrekcji Teatru Miejskiego. W związku z tym niemożliwe było zbudowanie repertuaru z dużym wyprzedzeniem. Trudno było narzucać nowemu dyrektorowi realizację sztuki, która wygrała Gdańską Nagrodę Dramaturgiczną. Ja myślę, że w ogóle nie można nakładać takiego zobowiązania na Teatr Miejski. To jest prawo Teatru Miejskiego do wystawienia, do przygotowania prapremierowej realizacji. Natomiast regulamin wyraźnie zakłada również to, że teatr ma prawo odstąpić ten przywilej pierwszeństwa na rzecz innej instytucji, innego teatru. Oczywiście no, z założeniem, że będzie podkreślany we wszelkich mediach i przy wszelkich okazjach fakt, że autor jest, czy autorka laureatem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Nam bardzo zależy na tym, żeby też sztuki, które zostaną wyróżnione w konkursie. Nie dotyczy to tylko laureatki głównej nagrody, ale również sztuk, które znalazły się w finale. Finale znalazły swoje miejsce w teatrze. To jest jakby pierwszy podstawowy cel tej nagrody, żeby wprowadzić te sztuki do obiegu teatralnego. Skoro nie można było właśnie z tych powodów, o których powiedziałam na początku, zrobić to szybko w Gdyni, to bardzo dobrze się stało, że tę sztukę wystawił dobry w końcu, renomowany zespół Teatru Ateneum w Warszawie. I mam nadzieję tylko, że uda się tę sztukę pokazać w czasie festiwalu. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. W tej chwili trwają negocjacje z Teatrem Ateneum i myślę, że zakończą się one pozytywnie, tak żeby Gdynia miała z tego korzyść publiczna siedlińska. To bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Trudno o inną. Można byłoby spróbować przynajmniej. I drugie pytanie. Została pani mianowana, chyba mianowana, tak? Bo tak trzeba to odbierać przez pana dyrektora Wilkista w dyrektorem w raportu. Czym to się różni od kierownika literackiego w raportu, jakim pani była wcześniej? Znaczy, takiej nominacji nie ma w tej chwili. Jest to, powiedzmy, nominacja, która została ustnie wyłącznie dokonana. Rzeczywiście dyrektor Wilkis powierzył mi funkcję budowania programu Festiwalu Raport, zarówno jeśli chodzi o selekcję spektakli konkursowych, jak i wszelkich zdarzeń, które będą miały miejsce w ramach raportu, zdarzeń przynależnych do nurtów pobocznych. Dostałam też zadanie zmodyfikowania formuły Festiwalu Raport, z tym, że jest na to w tej chwili za wcześnie, żeby Państwa wprowadzać w ten temat dokładnie, ponieważ pracujemy nad tym bardzo usilnie i myślę, że byłoby niedobre, gdybyśmy w tej chwili uprzedzali fakty. Zmiana mojego stanowiska wiąże się z większą samodzielnością w tworzeniu artystycznego kształtu czy programowego kształtu festiwalu.